Witam serdecznie, kochani. Dziś będziemy wykonywać myjkę. Taką myjkę ręcznie zrobioną na szydełku, którą ja wykorzystuję do mycia, czyszczenia moich naczyń w kuchni. Jest to myjka wykonana z materiału naturalnego, jutowego. Ta już jest troszeczkę zużyta, ponieważ ją używam codziennie. Taki materiał jutowy jest materiałem ekologicznym, jest materiałem, który jest niegnilny i szybko schnie. Do tego oczywiście można użyć na przykład, drodzy Państwo, zamiast płynów do mycia naczyń w plastikowej butelce, takich kostek, które są po prostu trwałe i które też myją naczynia w doskonały sposób. Wyglądają jak kostka mydła, a są po prostu do mycia do czyszczenia naszych naczyń. Także, drodzy Państwo, żywotność znacznie dłuższa niż zwykłej plastikowej gąbki. Co tu jeszcze powiedzieć? Łatwo ją wykonać. Do tego oczywiście potrzebny sznurek jutowy, zielony czy taki naturalny, jakikolwiek mamy. Jest to niedrogi zakup, a przy okazji możemy sobie wykonać bardzo ładną myjkę. Także działamy. Aby wykonać taką myjkę, potrzebne nam jest szydełko, jakieś nożyczki, które też mogą się przydać w międzyczasie, no i oczywiście nasza juta. Także ja może zacznę robić sobie zielone, więc robimy po prostu, drodzy Państwo, wykonujemy taką pętelkę. Tak, ja wykonuję w taki sposób, tak żeby nam się ładnie zamknęła. I teraz wykonujemy bardzo prosto łańcuszek. Przekładamy tylko po prostu naszą jutę i wykonujemy łańcuszek. Mój łańcuszek będzie miał 5 oczek, 5-6, jak tam się Państwu uda. Jeżeli nie liczycie, nic nie musi być perfekcyjne. Także ja teraz zamykam to moje kółeczko, wciskając moje szydełko tu do środka pierwszego oczka i przeciągając przez to wszystko nitkę. Także zamknęłam. Mam kółeczko. I teraz w tym kółeczku mogę robić swoje słupki, drodzy Państwo. Tu mam też kawusię, taką wiosenną. W wiosennym kubeczku, więc będę sobie wykorzystywać mój czas, relaksując się przy okazji, no i wykonując dla Was, drodzy Państwo, to, co mam do wykonania. Także wykonujemy dalej. Teraz, żeby wykonać słupek, robię raz, dwa, trzy oczka i wykonuję teraz, drodzy Państwo, następny słupek w taki sposób. Nie trzeba mieć jakichś dużych umiejętności robienia na szydełku. Jest to bardzo prosty proces i bardzo łatwo to wychodzi. A poza tym, jak sobie zrobimy tą myjkę, to już zależy od naszej wyobraźni. I przy okazji, drodzy Państwo, mamy ogromną frajdę. Robi się to dosyć szybko i bardzo przyjemnie. Szydełko można dobrać troszeczkę większe, jeżeli sznurek jutowy jest dosyć gruby, to wtedy może będzie nam nawet łatwiej, ale to, co mamy, też można wykorzystać. Juta się farbuje bardzo dobrze, można sobie zafarbować jutę i mieć na przykład kolorowy taki zmywak. I też to wygląda bardzo ładnie. Także ja sobie tutaj wykonam ileś tam tych słupków. ile mi się tam zmieści w tym kółeczku, w zależności od wielkości naszego kółeczka. Sobie odetnę ten kawałeczek tu, żeby mi nie przeszkadzał, tą końcóweczkę. Tak. I działamy dalej. Jak robimy komuś w prezencie, no to oczywiście musimy się bardziej przyłożyć, ale jak robimy coś dla siebie, to niekoniecznie musimy się aż tak wysilać. Chodzi o to, teraz połączę tutaj tą końcówkę, czyli wchodzę tutaj albo w oczko, albo w po prostu pomiędzy tymi moimi słupkami. No i teraz mam takie kółeczko i teraz będę robić, drodzy Państwo, ja to nazywam takie fale. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć łańcuszków takich i teraz wbiję się na przykład gdzieś tu, co drugi słupeczek i następne pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wbijam się, patrzę tak mniej więcej co drugi słupeczek i przeciągam przez jedno oczko i przez drugie oczko. Także już powstaje nam coś takiego okrągłego, czy możemy sobie właśnie wykonać taką myjkę okrągłą lub prostokątną, to w zależności jaki wzór będziemy sobie wybierać. Czyli ja dalej, drodzy Państwo, wykonuję 3, 4, 5 i tu wbijam pomiędzy dwoma słupkami i przeciągam. Powstają mi takie właśnie kółeczka dookoła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taka myjka, drodzy Państwo, nie śmierdzi, tak jak ta plastikowa, ona się szybko suszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ponieważ się ładnie, szybko suszy, no to oczywiście mniejsza możliwość dla rozwoju bakterii. Tak? Jeszcze jedno kółeczko. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I też się tu wbijemy. Mniej więcej. I zakończymy. Także wychodzi nam taki kwiatek jakby. I teraz, drodzy Państwo, raz przeciągamy. Raz, dwa. Robię swoje słupeczki znowu, tak? Będzie ich 5 w kółeczku. Raz, dwa. Tak. Raz, dwa. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze jeden. 5. Tak. I teraz dwa oczka przechodzimy na słupeczek. Raz. Przeciągamy. Przeciągamy. I robimy jeszcze 4 słupeczki. Będzie 5. Tak. Raz, dwa, trzy. Cztery. I tu 5. I teraz tak jak poprzednio, drodzy Państwo, dwa oczka i następny słupeczek w naszym koletu. Także robimy, wykonujemy naszą robótkę, przy okazji się relaksując. Także nasza myjka będzie na pewno wykonana w sposób ładny, dekoracyjny. Tu na końcu oczywiście można zrobić łańcuszek, żeby można było ją sobie zawiesić na kranie, czy na jakimś tam haczyku, który mamy. To już kwestia naszego wyboru i jak wygląda nasza kuchnia. Także można komuś zrobić prezent taką myjką. Naprawdę używa się ją znacznie dłużej niż zwykłe plastikowe gąbki i jest przyjemna dosyć w dotyku, jak jest mokra. Oczywiście robienie na szydełku czy na drutach jutą no nie jest takie łatwe, bo jutra jest takim dosyć twardym materiałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, teraz dwa. Ok. I teraz robimy następny. I to nam wtedy bardzo ładnie wyjdzie. Już tam tu przeszło troszeczkę. Czasami nie chcę przejść, ale to można sobie bardzo ładnie, delikatnie pomóc. Nie robimy zbyt ścisło, tak jak nam się po prostu udaje. I jakby nam zabrakło na przykład jakiegoś koloru, no to dołączamy potem jakiś inny kolor. Nie ma problemu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I tu już możemy sobie dołączyć na przykład jeszcze inny kolor. Ja mam taki ładny czerwony kolorek i dołączę sobie teraz ten czerwony na przykład. Bez problemu można dołączyć. Dołączenie polega, drodzy Państwo, po prostu na przywiązaniu końca jednej nitki do końca drugiej nitki, czyli robimy taki supełek. Zaciskamy dosyć mocno. Można oczywiście te końcówki odciąć sobie i mamy dalej nitkę, którą wykorzystujemy i wykonujemy dalej naszą pracę. Czyli dwa oczka, tu raz, dwa, teraz słupeczki. Raz, dwa. Czasami siedzimy, nudzimy się, albo zbyt dużo spędzamy czasu na komórce, to można sobie wtedy, drodzy Państwo, właśnie coś takiego zrobić i przy okazji się fajnie zrelaksować. Tak, także już mamy właśnie dołączony następny kolorek, bo zabrakło nam troszeczkę zielonej nitki, ale nie ma się czym przejmować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Dwa oczka. Raz, dwa. I dalej robimy słupki nasze. Raz. I dwa. Słupeczek. Raz. Przeciągamy. I dwa. Przeciągamy. I tu też mamy już trzy, jeszcze dwa i będzie pięć. Wielkość, jaką chcemy. Ktoś ma dużą dłoń, może sobie zrobić większą tą myjkę. Ktoś ma mniejszą, może zrobić sobie troszeczkę mniejszą, tak? Także wkuwamy się tu i działamy dalej. Także tu, proszę Państwa, już powstało nam coś takiego właśnie okrągłego. Tu na tym czerwonym, w robieniu naszego czerwonego koloru możemy załączyć sobie na przykład pętelkę, którą zrobimy z oczek i wtedy będzie nam to bardzo ładnie wyglądało. Ja przypuszczam, że jeszcze przerobię to przynajmniej raz, żeby to było takie wygodne do trzymania w dłoni i do umiejętnego czyszczenia naczyń. Także działamy, wykonujemy dalej. Teraz pokażę, drodzy Państwo, jak zrobić sobie właśnie ten końcowy łańcuszek do zawieszenia, taką zawieszkę, czyli bezpośrednio nie odłączamy nitki, tylko wykonujemy nasz łańcuszek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w zależności jak długą chcemy naszą zawieszkę, sześć, siedem, sprawdzamy, może być troszeczkę dłuższa, 8, 9 oczek, tak, 10 i tu wkuwamy się po prostu, przeciągamy i jeszcze raz przeciągamy. Teraz, drodzy Państwo, ja jeszcze raz przeciągnę dosyć mocno, wyjmę swoje szydełko, a końcówkę nitki, jeżeli jest zbyt długa, to można ją oczywiście odciąć, wtedy będzie łatwiej, tak żeby po prostu zamknąć to oczko, żeby ono nam się nie otwierało w trakcie używania. Także ja sobie jeszcze raz tu po prostu zawiążę taki supełek i go docisnę. Odcinam tą pozostałą nitkę i w taki sposób, drodzy Państwo, bardzo prosty, mamy wykonaną naszą myjkę z juty i mamy tu oczywiście naszą zawieszkę, na której będziemy mogli sobie zawiesić. Także bardzo ładnie możemy sobie to trzymać w dłoni. W momencie, kiedy używamy wodę i nasze płyny czy mydła specjalne do mycia naczyń, ona się robi troszeczkę bardziej miękka i oczywiście formuje się ładnie i można ją używać tak długo, jak jest zdatna do użytku, a w zależności od tego, jak często mamy wolny czas, możemy sobie zrobić następną taką myjkę, taki zmywak do naczyń metodą domową i to będzie po prostu coś bardziej ekologicznego, coś, co możemy wykorzystać w naszym domu i nie biegać do sklepu, żeby kupować plastikowe myjki. Także życzę powodzenia i do usłyszenia. EcoFriendly33. Miłego dnia, drodzy Państwo. Proszę subskrybować mój kanał. Pytania, na które bardzo chętnie odpowiem pod filmem i sympatycznego wykonywania swojego zmywaka, swojej myjki do naczyń.